Proszę Państwa, w naszym namiocie można ćwiczyć resuscytację krążeniową oddechową dla najdzielniejszych, takiego panienia, to do nas nauczy. Pomagamy tutaj ludziom, którzy zbierają pieniądze na Wielkie Orkiestry Świątej Pomocy. Właśnie te pieniądze uzyskiwać od ludzi przez to, że promujemy siebie jako organizację patriotyczną oraz paramilitarną. Stąd ten strój. Tak, stąd właśnie ten strój, który można powiedzieć, że troszkę niepatriotycznie, co prawda, ale mam na sobie mniej więcej wyposażenie żołnierza Korpusu Piechoty Morskiej. To jest kamizelka Interceptor Body Armor, M16, M203 karabin. No i dlatego... To jest jakaś makieta. Tak, to są repliki, które używamy do rozgrywek terenowych, bardzo podobnych do paintballa, z tym, że bardziej realistycznych. Jak ludzie reagują? Pani co, to zależy. Niektórzy biorą nas za wojsko i nie wiedzą, o co chodzi, także nie dziwią się temu wcale. No jednak świadomość społeczna na temat sportów militarnych jest u nas jeszcze bardzo mała, dlatego ludzie nieraz się także boją. Ale nikt nie ucieka już. Znaczy, zasadniczo nie, chyba że spotkali nas w lesie, na przykład na grzybobraniu wtedy. Nie, dzisiaj nie. Na festynach jesteśmy obecni. Byliśmy obecni na Ryszole, który współorganizowaliśmy. Wszelkie festyny w Radomiu, które się odbywają, staramy się także na nich uczestniczyć. Jakieś inscenizacje, które będą tutaj w Radomiu, tak jak i były w tamtym roku, typu Cud nad Wisłą tutaj u nas w parku oraz wszelkie inne uroczystości patriotyczne. Czy gracie cały dzień? Tak, jak najbardziej. Od rana do wieczora. To tyle serduszek pan podstrzał? Czekaj. Wyrzucę trzeci. Znaczy, wyrzucę. Tobie jak tobie. Pana puszka, panie prezydencie. Czyli to puszka? To pana prezydenta jest. Pan prezydent to swoje. Rzucę na dobry początek od siebie. Ale to chyba nie popełnię chłopa, jak przykleję w takim razie panu prezydenta. Na czoło chyba, tak? Nie. Krystian Wysmoliński i Sądkiewicz. I jesteś... Z drużyny Radom Rocks. Tak. Po raz pierwszy wolontariuszami jesteś? Tak, po raz pierwszy. Chłopaki, zimno? Bardzo zimno. No jest zimno, dopiero radę, zaczęliśmy. Dacie radę? Damy radę, tak. Macie jakieś stroje zewnętrzne jeszcze? No nie bardzo. No tak jest w tym problem mały. Pokażmy chłopaków, oni są bez spodnia z krótkimi nogawkami. Po raz pierwszy kwestujecie? Po raz pierwszy, dlaczego tak? Tak? To jest chwyt marketingowy? Poniekąd na pewno tak. Po troszku. Musieliśmy pomóc i to jest tak. Proszę. Ale chwyt marketingowy w sensie, że jak będziecie tak wyglądać, to nikt was nie ominie. O to mi chodziło. No, no to tak, właśnie. No, troszeczkę myślę, że się wyróżniamy tutaj. No pani nas zauważyła. No. A jak idzie? Jak idzie? No właśnie dopiero zaczęliśmy. Przyszliśmy się od początku ulicy, ale już jest trochę ciężko. Na ile obstawiacie swoje siły, ile wytrzymacie? No. Matko Polko.